Siema, z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2 Beyond the Baltic Sea. I witam was po ponad miesięcznej przerwie od ostatniego odcinka. Wiem, trochę nie było tych filmów przez pewien czas. No ale cóż, no tak się zdarzyło. Wolałem skupić się na innych filmach, na innych rzeczach. Nie było czasu i chęci nagrywania tych gameplayów. No ale może one już wrócą, właściwie może wrócą, nie wiem jak ze wszystkimi, na pewno trzeba skończyć tą serię właśnie z BTBS-a, z Bałtyku. No ale cóż, na początku sobie wejdźmy jeszcze tutaj, skąd dokąd jedziemy, bo to nie ma czasu. I tak, jedziemy z Wyborga do Pskuwa, tutaj sobie to widać, tylko czekajcie, za chwilę tam wrócę, bo coś chyba dziwnego mi pokazywało. Ale tak, jeśli pamiętacie od ostatniego odcinka, który był miesiąc temu, czy trochę ponad, jechaliśmy akurat z Pskowa do Sankt Petersburga, przez Ługę jechaliśmy tą stroną. Teraz postanowiłem sobie, że pojedziemy z Wyborga, zwiedzimy tutaj tą północną część i zwiedzimy te zachodnie części Rosji. Może głównym celem tam nie będzie Psków, chociaż prawdopodobnie napiszę to w celach. Dzisiejsze główne cele to jest oczywiście wyjazd z Wyborga, przejazd przez Sosnowy Bór, no i jedziemy do Pskowa, najważniejsza będzie ta zachodnia część. No i tak, ostrzegam, że właśnie przez długi czas nie nagrywałem takich gameplay, więc mogę dziwnie brzmieć, prawdopodobnie nie wiem co będę mówić, ale tak, zauważyłem, że wiozę zbiornik paliwa, ale tutaj pokazuje mi w podglądzie samą naczepę bez tego zbiornika, co jest dziwne. Jak widać, tutaj ten zbiornik się znajduje, ale niech tak już będzie. No i tak, akurat ostatnio, jak pamiętacie, może jechaliśmy manem TGX Euro 6. Ja już trochę manem pojeździłem, znudził mi się i wróciłem do swojej skakanki nowej generacji. Z tym, że jest trochę ulepszona, ponieważ może tu nie było słychać. Ale może teraz słyszycie, używam jakiegoś moda dźwiękowego do tej skani, z tym, że zapomniałem kompletnie jak się nazywało, więc niestety nie mogę wam tego teraz podać. Może podam przy montażu, a jeśli bym zapomniał, to może w opisie podam, a jeśli bym też zapomniał podać w opisie, to przypomnijcie mi po prostu w komentarzach. Chyba że zrobimy jeszcze coś takiego, że po prostu odgadniecie i pierwsza osoba, która odgadnie co to jest za modyfikacja, dostanie serduszko. Myślę, że tak będzie lepiej, zobaczymy ilu jest tu znawców, że tak powiem. Dobra, trzeba się rozejrzeć, jedziemy. No i tak, dzisiaj będziemy kończyć sobie Rosję, jeszcze łączę sobie właśnie tego doradcę drogowego. Ponieważ serię trzeba skończyć, myślałem, że Rosja będzie w sumie dłuższa, tak mi się przynajmniej wydawało na początku tej serii, że ta Rosja, to będą 3 odcinki czy coś w tym stylu. No a tu się okazuje, że można ją wziąć na 2 odcinki, po prostu jechać północ-południe, południe-północ i po prostu tą Rosję się zwiedzi. Jak coś tutaj by jest też ładunek z Wotra, mogliście zauważyć, po prostu żebym nie przekraczał zbytnio prędkości, bo ta skakanka jest dosyć mocna, a nie chce mi się zmieniać silnika. Poza tym trzeba się pilnować, ponieważ kilometry są tam nabijane, takie wiecie, lepsze, takie prawdziwe, niewyścigowe. Cóż, co by tu powiedzieć, jako iż nie ma też zwykłych gameplay z ETS-a czy ATS-a, z tego samego powodu, że po prostu mi się nie chciało, no i nie było kiedy i wolałem skupić się na innych filmach, nie było gdzie powiedzieć takich łącznych informacji, jakie się pojawiły, więc po prostu porozmawiajmy sobie o tych informacjach tutaj, a te są takie... jakie ostatnio w ogóle informacje się pojawiły? Od mojego ostatniego odcinka. 1.34 już wtedy wyszło, więc nie ma co o nim mówić. Chyba po odcinku jakiś tam update mały wszedł z poprawkami do ETS-a. Ale nie pamiętam już. Dokładnie, kiedy to było. Akurat ten update, to był wiecie taki mały update z cyklu 1.34, tam kropka coś, takie małe dopiski. Z pewnymi poprawkami do tego mana, tam widziałem, że też poprawki do Iveco były.
No i to tyle, jeśli kogoś by to interesowało. Natomiast jeśli chodzi o jakieś informacje, nie wiem, z bloga czy coś, no to na blogu w sumie nic większego się nie działo. Pamiętam, że pojawiła się informacja na temat jakichś tam, no, tych miejsc, tych prefabów, czy, czekajcie, prefabów, bo ja się nauczyłem, nie wiem dlaczego wymawiać prefaby zamiast prefaby, czyli prefabs, czy jakby to tam nazwać, chyba że źle wymawiam. W każdym razie nie wiem dlaczego nauczyłem się wymawiać prefaby i chyba mi tak zostanie. No cóż, u innych i wszędzie będziecie słyszeć prefabs, prefabs, prefaby, a u mnie będziecie słyszeć perfaby, bo tak, prawdopodobnie, chyba że będę sobie przypominał o tym, że mam to poprawnie powiedzieć. No ale cóż, było coś o tych prefabach, czy tych, też po polsku mówiąc, prefabrykach, chyba tak. Przed fabryką, nie wiem, jakichś tam fabrykach. Po prostu miejsc. Jezu, co ja wrzuciłem? Miejsc, skąd po prostu bierzemy ładunki. To było akurat do DLC Washington, które pojawi się w tym roku dla ATS-a oczywiście. Kiedy, no to nie wiadomo, ale większość osób przypuszcza, no w tym ja, że będzie to dosyć wcześniej niż zazwyczaj. I ja bym tutaj obstawiał na przykład połowę roku, wiecie, 1.35, no ale cóż, czas pokaże jak to będzie. W sumie nie tylko ja tak obstawiam, bo większość osób tak obstawia i to nawet te osoby, które siedzą na forum SC Software, a wiecie, osoby, które tam siedzą, to nie mówię jakichś no-name'a, które znikąd się pojawiły, tylko o takich osobach, które widać, że sporo czasu siedzą, no i w sumie są to osoby, które też są beta testerami, moderatorami. I one też się w taki sposób wysławiają, też tak uważają, że wyjdzie wcześniej. Może niekoniecznie wraz z update'em 1.35, ale możliwe, że po prostu jakoś w połowie roku, czy jakoś szybciej. Poza tym nie wiadomo, jak SCS jeszcze to wykombinuje. No wiadomo, ten update w sumie to wyjdzie w połowie roku, więc to tak trochę się zagmatwałem, ale... No cóż, jeśli chodzi w ogóle o te plany SCS na ten rok, one są dosyć takie nieznane, tak trzymają je w sekrecie, nie wiadomo jak to wyjdzie, więc no pozostaje nam czekać, jak to zawsze mówię. No ale cóż, jeśli chodzi o DLC Washington, no to prawdopodobnie wyjdzie w połowie tego roku, natomiast co by tu jeszcze powiedzieć, co tam jeszcze było w sumie? Poczekajcie, zanim jeszcze coś zacznę, chcę popatrzeć na mapę. Dobra, pojedziemy tędy, okej. Chciałem się upewnić, jak wygląda trasa. W sumie chyba normalnie prowadziło mnie przez tą drogę, którą jechaliśmy w poprzednim odcinku, ale ja prawdopodobnie mam tu włączone, nie patrzyłem, ale chyba mam tu włączone drogi drugorzędne, więc pewnie jest tam... no, drogi drugorzędne ustawiły mi po prostu tą trasę. I cóż, tak sobie pojedziemy. Tylko czekajcie, co by tu jeszcze powiedzieć? Czy jakieś informacje ostatnio się pojawiały? Co tam jeszcze było? Na blogu tak ciężko mi przypomnieć, bo zazwyczaj nic. Coś tam o nowym evencie było. Była też informacja, z której nie zrobiłem odcinka, bo według mnie to było trochę bez sensu. SCS napisało na swoim blogu na temat tego, że gdzieś tam w Szwecji, w jakimś tam... Nie pamiętam, co to kompletnie było. Jakiś ośrodek, czy jakieś miejsce, które zazwyczaj osoby, w tym osoby młodsze, jakieś wycieczki odwiedzają je. No, w tamtym miejscu znajduje się po prostu Scania nowej generacji, która jest po prostu zrobiona na takiego symulatora, chociaż nie do końca może inaczej by to nazwać. Wiecie, zamiast tutaj szyb normalnie czy coś, mamy po prostu takie monitory, które po prostu... na którym po prostu widać ATS-a, co nie? No i można sobie siadnąć, wiecie, w takiej prawdziwej kabinie ciężarówki. No i po prostu wyświetla się obraz z gry. Jest to oczywiście ETS. No i chyba jest tam akurat wersja mapy, którą można spotkać przy chyba takich eventach jak... no SCS on the road, jak na przykład byli na Gamesconie, czy ETRC, na tych wyścigach. Wiecie, tam gdzie jeżdżą, mają tam taką swoją specjalną mapę, po której się jeździ. No i cóż, takie informacje były takie ciekawostkowe, takie niedotyczące ETS-a.
wiecie, wprost, jeśli chodzi o jakieś nowości, update'y czy coś w tym stylu, więc pomyślałem, że nie będę po prostu o tym nagrywał odcinka, bo jest to bez sensu. Tak samo na przykład było w przypadku tych stanowisk graczy, które CS pokazało kiedyś na blogu, bo to też nie są jakieś takie specjalne informacje, które każdego by, no, ciekawiły czy obchodziły. Poza tym widzę, że większość z was po prostu czeka na jakieś sensowne informacje w sprawie Ren Orange T, no więc pomyślałem, no fajnie, nagram tutaj odcinek o jakimś czymś tam w Szwecji i tak już widzę wasze reakcje, no może nie wszystkich, ale w większości pewnie, że no fajnie, co z tego, a gdzie to Orange T? No więc pomyślałem, że bez sensu to po prostu pchać do tej serii. Dobra, wiecie co, tu musiałem zrobić cięcie, bo jakiś po prostu error mi wyskoczył dotyczącego... No ten error z Wallpaper Engine to jest taka aplikacja, no dzięki której ma się na przykład animowane tapety, takie fajne i tak dalej. Jest na Steamie do kupienia i wyskoczył mi jakiś error po prostu tu na środku. Nie wiem, czy on był widoczny na filmie. Prawdopodobnie jak ja tam obrabiam pewnie był, ale pewnie wy go nie widzieliście, bo ja to wyciąłem. No ale cóż... To jest ciekawe, bo akurat ustawiając się do odcinka powłączałem jakieś powiadomienie i tak dalej, akurat wyskoczył mi jakiś error. No to ciekawie, no fantastycznie. Taki error, taki znikąd, tak nagle się pojawia, nie wiadomo po co, no ale cóż. Byle mi zepsuć odcinek. Dobra, tu zjeżdżamy w lewo. Na czym to skończyłem? No, o tych informacjach, więc cóż, takich informacji pierdołowatych nie będzie u mnie na kanale, albo nie teraz, bo z drugiej strony, no nie chce mi się po prostu robić takich informacji, no, ile to by mogło trwać. No w sumie taka informacja trochę była obszerna, ten post był obszerny taki, no może obszerny, trochę duży był, taki powiedzmy film by był od 5 do 6-7 minutowy, no ale kogo by to obchodziło? Więc, a poza tym wiemy jak działa YouTube, nagrałbym taki film, a potem kolejny by odczuwały tego skutki, więc myślę, że to jest bez sensu. No ale jeśli chodzi o jakieś informacje, wiecie, na blogu nic ciekawego nie było, ale na forum pojawiło się dosyć ciekawe rzeczy się pojawiły. Na forum i pewnym Twitterze, o którym mogliście usłyszeć w którymś z moich filmów na YouTubie. Mowa tu o tym filmie z informacjami DSC Software, w którym informowałem was o nowych terenach, DLC, prawdopodobnym nadchodzącym DLC Mercedes-Benz Tuning Pack i o pewnej funkcji, która może wkrótce się pojawić wraz z nadejściem prawdopodobnie następnego update'u. No i tak, pewnie widzieliście to, jakieś tam dwa screeny, dobrze mówię, dwa screeny się pojawiło i jedno przedstawiało pewne miejsce, które pojawi się w ETS-ie, nie wiem kiedy w sumie, nie wiem czy pod koniec tego roku, czy może w następnym update'cie, czy kiedy, czy w jakimś innym może, nie wiem, kompletnie nie wiem jak to będzie, ale... No co prezentował ten screen? Prezentował jakiś tam teren, prawdopodobnie coś w stylu włoskim, bo akurat tak wyglądało to miejsce. No i widziałem też, co niektóre opinie inni uważali, że jest to no coś związanego z Włochami, możliwe, że nie wiem, któraś tam chyba wyspa, nie pamiętam jak się nazywała, albo jakieś inne tereny, nie wiem. Albo może coś na wschód to Włoch, nie wiem. Inni sugerowali, że jest to Turcja, inni mówili, że jest to w grze, inni mówili, że to jest nawet Francja. I co tam jeszcze było? Nie pamiętam. Różne były domysły, no ale cóż. Dla mnie to na pierwszy rzut oka wyglądało to dla mnie dosyć podobnie jak w grze. Myślałem, że kiedyś koło tego przejeżdżałem. Ale nie wydaje mi się, żeby był wrzucony tu screen z miejsca, które jest dostępne w grze. Poza tym, tak jak mówię, mogło mi się wydawać, że tylko tędy przejeżdżałem. A jak jest naprawdę, to pewnie tego nie ma obecnie w grze.
Natomiast cóż, czas pokaże oczywiście, co to będzie. Natomiast jeśli chodzi o kolejne zdjęcie, no to tam można było co zobaczyć. No można było zobaczyć tylny zderzak Mercedesa, Benza, MP4, o ile się nie mylę, New Actrosa. No i tamten zderzak był taki inny. Był taki, jakby to powiedzieć, albo z modyfikacji, albo z DLC. A jako iż to było zdjęcie od SC Software, no to na pewno nie była to modyfikacja. Więc to było prawdopodobnie zdjęcie z nadchodzącego DLC Tuning Pack dla Mercedesa. Ale jak to będzie, no to czas pokaże. Może się okazać, że na przykład ten Mercedes to tylko przypadek. Kto wie, może to tylko DLC... Jezu, jaki ja zakręt wziąłem. Może to być na przykład DLC, wiecie, z takimi rzeczami dla wszystkich ciężarówek, nielicencjonowane, no ale cóż. Kto to wie? SCS tylko wie, my nie wiemy. No może co niektóre osoby tam jeszcze wiedzą. No ale co nam pozostaje? No pozostaje nam oczywiście czekać, jak to będzie, no ale... Coś mi się wydaje, że bardziej będzie to chyba dla Mercedesa, bo... SCS robiące części tuningowe dla wszystkich ciężarówek w DLC. Chociaż może nawet nie być DLC, no ale no, wiele jest tu rozwiązań. Jednak nie wydaje mi się, że ten Mercedes jest przypadkowy. Ja obstawiam, że to będzie DLC Tuning Pack dla Mercedesa. Inni mogą obstawiać inaczej. Każdy ma swoje zdanie oczywiście, ale jak to będzie, czas pokaże. Może w końcu usłyszymy o tych informacjach kiedyś. No i co tu jeszcze było? Aha, i w tej informacji pojawiło się w sumie jeszcze taka ciekawostka, nie z forum, ale z Twittera w sumie, znaczy może inaczej. Znalazłem tą informację akurat na forum, tylko w ogólnej dyskusji tam ze strony SC Software. Ktoś wkleił po ponad tygodniu tweeta jednego z pracowników SC Software, który zaprezentował nową funkcję, nad którą pracują, i jest to ingerencja, większa ingerencja po prostu ETS-a czy ATS-a z Discordem czy Steamem. Jak mogliście tam zauważyć, ta ingerencja polegała na tym, że na takim Discordzie czy Steamie, oprócz tego, że pojawia się informacja, że gramy na przykład w ETS-a czy ATS-a, pojawiała się też informacja o tym, że na przykład jedziemy trasą, no powiedzmy na przykład z Poznania do Warszawy, i wieziemy, powiedzmy, tam jakieś opony, ileś tam ton, no i na przykład jedziemy z Kanią S. I tam chyba jeszcze jakieś informacje się pojawiały, chociaż nie wiem, nie pamiętam już kompletnie, ale takie informacje mogą się pojawiać. No i co to oznacza, że będzie nowa funkcja, prawdopodobnie w następnym update'cie. Natomiast jak będzie, no to oczywiście musimy poczekać na informacje o tym, co będzie w 1.35 czy w następnych update'ach. No ale przy okazji przypomniało mi się, że kiedyś SC Software na swoim forum mówił o tym, że będzie większa ingerencja, albo po prostu próbują jakoś połączyć jakoś Spotify z grami, z własnymi grami. Co to oznacza, że po prostu wiecie, jak mamy na przykład radio pod R w grze, możliwe, że gdzieś tutaj będzie jeszcze jakaś zakładka Spotify czy coś w tym stylu, no i na przykład będziemy mogli puścić tutaj jakąś playlistę, czy własną, czy tam jakąś oryginalną, powiedzmy SCS może ją stworzyć, czy jakiś innych tam, czy jakieś inne playlisty country, czy coś w tym stylu, dzięki temu odtwarzaczowi. Kto wie, może tak być. Tak mi się przypomniało, a to są oczywiście tylko teraz na temat tego Spotify'a moje domysły. Jeśli chodzi jeszcze o jakieś informacje, to chyba ich nie ma. Nic ostatnio się nie pojawiało. Jedynie na moim kanale pojawił się film na temat ciężarówek, który jest... no ważnym filmem dla mnie. Tam widziałem, że pisaliście, że nie było nic o Mercedesie z wersji 2019, wiecie, tym... nie pamiętam, jak się nazywał kompletnie. Wiecie, chodzi mi o tego nowego, tam gdzie zamiast lusterek ma chyba kamery, coś w tym stylu, wiecie, inny kokpit, w ogóle tutaj kompletna taka nowa ciężarówka, taki next gen, można powiedzieć. No ale z wyglądu takiego pierwszego, lepszego przypomina trochę tego...
New Actrosa. Natomiast nic o niej nie mówiłem z jednego względu. Nigdzie nie zauważyłem, żeby SCS o nim cokolwiek mówiło, przynajmniej na zapisie streamów. Przypomniało mi się tylko tyle, że ktoś coś pisał na forum, ale to nie był pracownik SCS Software. Nie były to osoby od SCS Software, tylko byli po prostu zwykli forumowicze, więc jak oni tu jeżdżą? Nie były to jakieś większe osoby i po prostu zapomniałem kompletnie o tym Mercedesie. No ale cóż, może możliwe, że jak wyjdzie ten update, to może wkrótce ten Mercedes też się pojawi? Zobaczymy, ale nawet jeśli miałby się pojawić, to chyba nie w tym roku. Tak mi się wydaje, ponieważ on, o ile się nie mylę i o ile dobrze pamiętam, to on był zaprezentowany na jakichś targach pod koniec 2018 roku, a on oficjalnie ma wyjść chyba pod koniec tego roku, 2019. Więc wydaje mi się, że zanim SCS zacznie pracę i tak dalej, to chyba pojawi się on dopiero w 2020 roku. Więc trochę będzie trzeba poczekać. Tak mi się wydaje, ponieważ nie wiem, czy prace nad nim trwają teraz, czy w ogóle jeszcze prace trwają, czy nadal jest staranie się o licencji na ciężarówkę, która w sumie jeszcze oficjalnie nie wyszła. Czas pokaże oczywiście, jak to będzie. No i co? No, jeśli chcecie coś wiedzieć na temat ciężarówek, oczywiście potwierdzone i sprawdzone informacje, no to możecie sobie zobaczyć tamten film. Ponieważ do tego filmu zaczerpnęły mnie takie filmy, które mówiły o tym, że Range D wyjdzie 1.35, a to są po prostu, ładnie powiedzieć, to są bujdy na resorach. Tutaj nawiązuję do pewnego filmu, chociaż nie wiem, czy tam padał ten tekst. No ale było takie związane, mniejsza o to, po prostu są to bujdy na resorach, że tak miło powiem, bo mogłem powiedzieć inaczej, albo po prostu jest to zwykły fake news, ponieważ nigdzie żadnych informacji nie ma o tym, że Renault Range T wyjdzie w 1.35, nigdzie takiej informacji nie ma. Na status, który ja mam dzisiaj? 15 marca. Na status 15 marca, więc oczywiście, żeby nie było, godzina 10, coś w tym stylu. Więc jeśli chodzi o Renault Range T, nie ma żadnych nowych informacji i prawdopodobnie przez pewien czas jeszcze się nie pojawią, chociaż nie wiem, bo z tymi licencjami jest różnie. Poza tym, jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego SCS nic nie może powiedzieć o tych licencjach, dlaczego nie powiedzą, tylko trzeba się tak domyślać, czekać, no to właśnie o to chodzi. SCS nie może nic powiedzieć, ponieważ to mogłoby wpłynąć negatywnie na status negocjacyjny w sprawie tej licencji. Przecież w wielu sytuacjach na świecie, nie tylko przy takich, ale też innych, jest coś takiego jak ta dyskrecja. Nie wszyscy przecież ogłaszają wszem i wobec, że no, coś takiego się stanie, czy coś w tym stylu. Więc no cóż, tutaj też SCS nie może ogłaszać co i jak, bo po prostu może to wpłynąć negatywnie na tą sytuację. A możliwe, że przy okazji tego co... Aha, bo tu jest 40. W ogóle czemu to jest 40? What the fuck? W tej Rosji to naprawdę mają dziwne przepisy. Poza tym nie zdziwiłbym się, że jeśli SCS Software wie tyle co my, czyli nic. Chociaż może samo SCS wie więcej, wiecie, że tam nadal pewne prace trwają. Pewne cele są, pewne jakieś tam rzeczy obgadane są, ale co i jak to jeszcze nie wiadomo, a to jest najważniejsze. No i co tu dużo mówić? No Renault Range T jest znakiem zapytania już od... Kiedy wyszło Vive la France? Nie pamiętam już w sumie. Czekajcie, 2018 Beyond the Baltic Sea, 17 Italia, 16 Vive la France. Jaka powtórka? Nic nie pomyliłem? Nic. Chyba nic. 17 to była Italia, 16 Vive la France. Z Vive la France podobno miała wyjść ta ciężarówka. Mówiło się na początku przed update'em z Vive la France, że ona wyjdzie, potem wraz z nią. Ostatecznie miała się pojawić jakoś trochę po update'cie.
wyszło na to, że do dzisiaj tej ciężarówki nie mamy, ale myślę, że bezsensowne jest takie... czekajcie, jakby to nazwać? Takie oskarżenia do SCSO, że to jest ich wina, albo tylko ich wina. Prawdopodobnie wina leży po dwóch stronach, ale mówienie o tym, że to jest wina i tylko to jest wina SC Software, jest według mnie trochę błędne. Dlaczego? Po prostu polecam zobaczyć tamten film i tyle. Zwłaszcza jaka jest tam sytuacja, jest to mówione, więc no, zostawiam wam tamten film. Natomiast co by tu jeszcze mówić? Może... Czekajcie, bo teraz w mieście jestem, a tutaj ten trafik dziwnie się zachowuje momentami. Zwłaszcza na tym Bałtyku, chociaż fajne jest to naprawdę, jak oni skręcają na tych ciasnych skrzyżowaniach, wiecie, nie tną po prostu, nie tną tego skrzyżowania swoim naczepą, tylko po prostu ładnie odbijają do prawej, biorą większy łuk i po prostu lecą, no tak po prostu, żeby nie zawadzić o jakieś inne auto, które tam stoi na tym skrzyżowaniu, tam po lewej stronie na przykład, w tym przypadku. Fajnie to wygląda. Natomiast tak, jeśli chodzi o coś jeszcze powiedzieć, bo w sumie, czekajcie, jesteśmy już w Pskowie, jak ten czas minął? No jak szybko. Jak szybciutko. No ale to dobrze, wiecie, jeden odcinek już będzie, potem zostaje nam Finlandia, która może być dłuższa. Czekajcie. Ona jest długa na... i to jest ciekawe, bo akurat Rosję obstawiam na 3 odcinki, prawda? Ja bym tak Finlandię obstawił na 4, to oznacza, że zostaną nam jeszcze 3 odcinki. Nie wiem dlaczego, tak po prostu, no wydaje mi się, że tutaj też będzie coś w tylu, że obstawię za jeden za dużo i wyjdzie tyle, ile wyjdzie. No tak samo jak w Rosji, tutaj niby 3, a wyszły 2, no to pewnie z Finlandią będzie tak samo, obstawiam 4, wyjdzie, no wyjdą po prostu 3. Chociaż tam będzie ciekawie, ponieważ tam trzeba jakoś ogarnąć górę, dół, czyli północ, południe, jakoś środek objechać. To będzie ciekawe, bo akurat Finlandia jest ciekawie zrobiona. Niby jest tylko ten, jest tylko to południe Finlandii, ale jednak jest ono dosyć takie gęste w sumie. I trzeba je jakoś ogarnąć ciekawie. Ale cóż, no to przyjdzie czas, ale myślę, że teraz, nie zdziwcie się, tak ostrzegam jakby co, bo wiem, że co niektórzy siedzą tutaj na moim kanale, czy subskrybują tylko dla informacji, ja to rozumiem oczywiście. Ostrzegam jakby co, że możliwe, że kolejne filmy jakieś pojawią się na kanale, to będzie właśnie z serii Beyond the Baltic Sea. Z jednego względu, po prostu muszę skończyć tą serię, ponieważ ona się ciągnie już od listopada, aka grudnia, nie pamiętam kiedy zaczynałem. O, tu jest to rondo ciekawe, w którym trzeba ustąpić pierwszeństwa. Dla mnie do dzisiaj to jest ciekawe, że ST zrobiło takie rondo. Bo takiego to jeszcze nie widziałem w ogóle w grze i dopiero z tym update'em je zauważyłem. Bo w rzeczywistości normalnie takie istnieją, ale... to mnie zaskoczyło, że tutaj się pojawiło. Natomiast jeszcze raz, ostrzegam jakby co, że pewnie większość odcinków, jakie pojawi się... O, nie wiem w sumie, kiedy ten odcinek się pojawia, ale możliwe, że w następnym tygodniu... czekajcie, bo jak to jest? Ja nagram o 15, to pewnie w tym samym tygodniu jeszcze pojawi się ten film. Czyli jeśli mówimy o następnym tygodniu, no to możliwe, że tam... pojawią się te ostatnie odcinki, o ile je nagram. Ponieważ chcę skończyć po prostu tą serię, bo to się tak ciągnie bezsensownie. A możliwe, że wiecie, SCS jeszcze nie dało żadnych informacji kompletnie on... O, widzę, że tam zamknęli. Nie dali żadnych informacji na temat następnego DLC do ETS-a. I cóż, tak... przed odcinkiem pomyślałem sobie, a może to z tego powodu, że ja nie skończyłem tej serii, oni może czekają na mnie. Byłoby trochę śmiesznie i dziwnie, ale wątpię, że to z tego powodu. Natomiast fakt, warto skończyć już tą serię. Skończyły się świecić? Tak, skończyły. Żeby nie było, pamiętajcie, wjeżdża się dopiero wtedy, kiedy się zgasi.
Niekiedy otwierają się już gatey, tylko dopiero jak się zgaszą światła. Pamiętajcie, a ja to pamiętam z egzaminu swojego, ja to pamiętam. Więc ja wiem więcej niż wy. Ja wiem więcej. No, a jak komuś się nie powie, jak ktoś uważa inaczej, no to dostanie bana, kapa. Dobra. O, skakanka wyhamowała. Bo tak nieciekawie się trochę zbliżała do tego auta, tutaj się bardziej wbiło i wyhamowało. I to dosyć z dobrym zapasem miejsca jeszcze. Czysto, czysto. Jedziemy. No i cóż by tu jeszcze powiedzieć? Żadnych informacji takich sensowniejszych nie ma. To jest w ogóle, tak przy okazji jeszcze zaznaczę, że to jest ciekawe, że my o Waszyngtonie wiemy więcej niż o nadchodzącym DLC do ETS-a. Bo my nawet nie wiemy, gdzie będzie, jaki to będzie kierunek. Oficjalnie, żeby nie było. A o Waszyngtonie wiemy już coś o tych prefabsach, czy prefabrykach, czy jakby to nam nazwać. I tam chyba coś się jeszcze pojawiało. Czekajcie, były te i coś chyba tam jeszcze było, ale już nie pamiętam kompletnie co. Nie wiem, zapomniałem, ale pamiętam, że była jeszcze jedna informacja o Waszyngtonie. No i w sumie sama zapowiedź Waszyngtonu już jest. Poza tym Waszyngton ma dużo screenów samej mapy. Stronę na Steamie. Więc widać, że Waszyngton jest dosyć w dobrych... Czekajcie, bo język w ogóle tu się plącze. Ja muszę tu się jeszcze skupić. Widać, że Waszyngton jest dosyć już w miarę zrobiony. Aczkolwiek... Nie robiłem takiego researchu i jaki jest to możliwy postęp. Ale myślę, żeby właśnie, trzeba zrobić film, w którym się ogarnie temat tego Waszyngtonu, ale to może wkrótce. A i przy okazji przyszło mi na myśl jeszcze jedna planowana seria, tylko zastanawiam się, jak ją zrobię, ale o co chodzi w tej serii? Cóż, powiem tylko tyle, że ma mieć to coś związanego z tymi informacjami, jak na przykład to, że Renault Rangety pojawi się w 1.35. A jak mówiłem wcześniej, to są bujdy na resorach. Dobra, oczywiście trudne parkowanie. Zobaczmy, jest tam. To się po prostu podjedzie tu i tyle. Znaczy tu, jeszcze do przodu, wycofa i tyle. Aha, w ogóle na początku miałem wspomnieć, że jestem po nocnej zmianie, że tak powiem, w oglądaniu Formuły 1. Tak tylko zaznaczę, że jakby co, to tak ledwo zaspałem. Więc mój głos mógł być dziwny, mogłem tak trochę pieprzyć na tym filmie. No ale cóż, kiedyś te odcinki trzeba nagrać. A Formułę 1 trzeba oglądać na żywo, zwłaszcza w tym sezonie. A trochę to jest wyzwanie, bo ta Australia to tak naprawdę, te godziny to tak dziwnie. No ale cóż, dojechaliśmy, ukończono zlecenie, kilometry się nabiły. No i to by było na tyle. Włączę ciężarówkę. Pamiętajcie, że jeśli odgadniecie, co to jest za modyfikacja, dostaniecie... No, pierwsza osoba, która odgadnie, dostaniecie serduszko. Jak coś tutaj jeszcze tak trochę wam podpowiem. No, może ktoś już coś kojarzy. Zobaczymy, kto pierwszy, ten lepszy. Tylko ty, Mariusz, nie musisz pisać. No, nieważne, ale cóż, to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku we Finlandii już. Czas pokaże oczywiście, jak to będzie wyglądać. Bo tak, musimy zwiedzić północ, musimy zwiedzić południe. A i środek jest taki ciekawy, choć ten środek też taki zastanawiający, ponieważ... No, miast w sumie tak w środku nie ma, co jest ciekawe. No ale zobaczymy, jak to ogarniemy. Co, możliwe, że będą tylko dwa odcinki nawet. To by było ciekawe, no bo w sumie jakby tu jechać przez środek, no nie da się zbytnio, więc... No, a może tylko dwa będą?
Zobaczymy. W każdym razie to by było na tyle. To jest ciekawe, obstawiam 4, potem pomyślałem, nie, dobra, 3, okaże się, że będą 2. No dobra, zobaczy się. No i cóż, to było na tyle. Zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, udostępniania. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.